17 października wspominamy błogosławionego Rajmunda Stefana Beaupascal, prezbitera i męczennika. Rajmund urodził się prawdopodobnie 12 października 1906 roku. Tego dnia małżonkowie Beaupascal znaleźli go zawiniętego w koc i porzuconego w lesie Polop de la Marina w Alicante w południowo-wschodniej części Hiszpanii. Adoptowali go, otoczyli troską, wychowali i wykształcili. Rajmund nie poznał nigdy swoich rodziców, ale rozpoznał w sobie powołanie do kapłaństwa. Przygotowywał się w seminarium w Walencji, a święcenia przyjął 22 czerwca 1930 roku. Krótko pracował jako wikary w dwóch parafiach, aż w grudniu 1931 roku został proboszczem w parafii w Plané w Walencji. Pracował tam bardzo gorliwie, szczególną troską obejmował katechizowane dzieci i młodzież. Jego potrzeby życiowe były skromne, a tym co miał, dzielił się z ubogimi. W czasie wojny domowej w Hiszpanii w lipcu 1936 roku kościół w jego parafii został splądrowany i zamknięty, a on został zmuszony do opuszczenia parafii. Rajmund udał się wtedy do innej miejscowości i schronił się w domu swojej ciotki. Przebywał tam do 15 października. Kiedy dowiedział się, że milicjanci idą po niego, uciekł i prosił o możliwość ukrycia się w innych domach, jednak nikt go nie przyjął. Wrócił do domu ciotki i wtedy dowiedział się, że jego ojciec i brat zostali aresztowani. Sam postanowił zgłosić się na posterunek milicji. 17 października, wcześnie rano, został wywieziony na cmentarz i tam zastrzelony. Zginął z nienawiści do wiary. Tuż przed śmiercią wybaczył swoim mordercom, a kilka dni wcześniej w liście napisał, że największym honorem dla niego będzie męczeństwo za wiarę. Ksiądz Rajmund zmarł mając 30 lat, a przez 6 z nich pełnił posługę kapłańską. Został beatyfikowany 11 marca 2001 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Rajmund Stefan aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.